Siemanko wszystkim, jestem Kasia i witam was w kolejnym dniu w Minecraft i słuchajcie, dzisiaj będę podrywać ochroniarza naszego Squid Game, ponieważ chciałabym, żeby szybciej nas stąd wypuścił, może uda się go, wiecie, jakoś przegapacić, poderwać i po prostu, żeby nas już wysłał na Wojanowice z powrotem, bo ja już tęsknię za Wojanowicami i szczerze powiedziawszy, nie chcę się już tu być, już te gry mnie po prostu denerwują, cały czas się kłócimy wszyscy i zabijamy non-stop, czajcie non-stop, także dzisiaj będę trochę dziwna, mam nadzieję, że chłopacy tego nie zauważą, ale zaraz zobaczymy, idziemy tam do nich i mam nadzieję, że ochroniarz wyjdzie. Siemano, kolano! Siema. Co robicie? Tańczymy. Przyjaciele, macie imprezkę? Tak. Tak. A chcesz dołączyć do nas? Nie, wiecie co, ja pójdę chyba do ochroniarza. Co się śmiejecie? Mamy imprezkę. Łaszczycie wypaliona piłka. To jest dla wtajemniczonych. Dzisiaj kolejny dzień, tym razem bez gry. Ustawcie się tylko w kolejce po jedzenie. O kurczę, wreszcie, bo ja o tym chlebie to cały czas, cały dzień o chlebie. Ej, siema, dziękuję. To chodź na chwilkę. Ej, zobaczcie co mi dał. Tam pogadam, chodź. Tu spalę, nie słyszę cię, cicho cię słyszę. A, słychać mnie? Halo, cześć. Cześć. Ale jeszcze ciszej cię słyszę. Jak to ciszej mnie słyszysz? Co się stało? A wy też? Porywają go. Halo. Po śmieci. Porwali go. Może Squid Game go porywa. Jak mnie nie słychać, o co wam chodzi? Nie słyszę cię. Dobrze, testerów nie ma. Ale o co wam chodzi? A słychać mnie, czy o co chodzi? Słychać. Nie, nie słyszymy. Czemu cicho? Halo. Nówka głośno. Kolejka, dobra, ustawcie się w kolejce. Dobra, ja idę pierwsza, jadę pierwsza. Cześć. Oj, złote jabłko mi dał i mi od znowu. Zobaczcie to. A mi co da? Gościu, wiesz co? Jak ja spotkam twoją rodzinkę, to ci powiem co myślę. Powiem, że... O lol! O, to jest gniłe mięso! Pięki, super jest. Mogę sobie... mogę sobie je... No i co, strzelasz do mnie? Ochroniarzu, nie zabijaj ich! Nie, on się za mną chował, ochroniarz nie pije. Nie zabijaj ich! Ej, patrzcie! Ej, patrzcie! On mnie słucha! On mnie słucha! Dobra. What? Ej, ochroniarz, my się lubimy, przecież pamiętasz jak ci kupiłem auto w przedszkolu? Nie, nie, to ja się z nim lubię. Co to za paciewie, ochroniarz? O, to o, tak, mnie. Ochroniarz pamięta, moja, a ja, kurde, nubek. Co to? Nubek, oddawaj tego kupsa. Dobra, ja chcę pogadać sam na sam z ochroniarzem. Dobra, dobra. Ochroniarzu. To my idziemy tutaj, chodź. Pokażesz mi swój pokój? Chodź, chodź. Ej, Kasi, co? No chcę z ochroniarzem sobie posiedzieć, no Kati, co? Poczekaj, poczekaj. Skoro jest taki miły, to możemy porozmawiać, Kati, na chodź chwilę? Chodź za mną, Kati! Ej, nie, nie, porozmawiajcie ja sobie iść tu, my idziemy tam za wnękę. Kati, chodź, pogadamy na nie, chwilę. Nie, ja muszę iść z ochroniarzem. Ale dlaczego z nim? No bo on chce mi pogadać swój pokój. Ale to nie pasuje mi tutaj coś, ewidentnie. Idę z nim, bo mi się chce zobaczyć jego pokój. No dobra, dobra, to idź. Mogę iść? No? No, tylko szybko ten. Dobra, chodź, let's go. No, no, bo ja to nic podejrzanego. Tu, tutaj, tutaj. Ej, on coś do ciebie napisał, Wojtek. Wojtek! Chodź, co napisał? Chodź. Ten dzban. Mój przyjaciel. Mój przyjaciel, któremu dałem auto w przedszkolu. No, Wojan to nic podejrzanego. Czyli jest no ja podejrzane. Myślę, ochroniarz, bo pamiętaj sobie, że ta laska jest majna laska, więc jak będziesz miał jakiś problem tutaj normalnie... Ej, Kati! Nie! To jest napisane dobrze, Kati! Jak to dobrze, Kati, chcesz rozwód? Nie no, chcę zobaczyć tutaj jak ten. Jaki rozwód bez ślubu, mordo. Co o tym ty gadasz? Kasi odbiło, Kasi odbiło. No bezślubowy rozwód, wiesz co to znaczy? Że idę oglądać ochroniarza mieszkanko. No. Nie no, Palion, weź, powiedz jej coś. Kasia, odbiło ci od tego, od Squid Game'a, no co ty robisz? No idę po prostu zobaczyć! Jak chcecie, to możecie iść z nami, chodźcie! Wojtek, no powiedz jej coś, Kasia, odbiło ci! Chodźcie no odbiło ci, Kati! Nie, nie odbiło to nie mi jest ta sama Kati, co ej, wcześniej. Patrzcie, coś mi pisze, no hejka! Ej, Tojt, Tojt, chodź! Tojt, pokażę mam coś! Trzymaj, chodź, Tojt! Patrz, pokaż ci mój pokój! Pij. Kurde, zawsze on zabiera. Proszę. Albo... Ej, zobaczcie, co on napisał do mnie. Ja? Napisał. Pokaż. Dobra, idziemy, pokój. Idziemy, idziemy. Idź, albo idź. Coś więcej? Jak to coś więcej? Nie, dobra. Tak? Masz zgniłe mięso. Idę. No idź. Idź, pani ochroniarz. Ej, co wy, potki pijecie? Nie, ja nie mam. Potki, co? Widzisz nas? Okej, który jest twój? To jest twój? Mój pokój. A który będzie mój? Który będzie mój? Chyba ten sam, co nie?
Chyba ten sam. Tak? O jacie, dobra, idziemy obejrzeć pokój. I co tu masz, toaletkę? Dobra, mamy toaletkę, tutaj jest jakaś... Ja nie mogę, co się tak drze? Co się tam stało? Nubek? Co się stało? Co? Nubek, powiedz, co się stało? Właśnie, bo chciałem się zapytać, gdzie jest toaleta. Nubek! Gdzie jest toaleta? Gdzie jesteś, to jest. Nubek? Spokojnie, spokojnie, zrobiłem im małego psikusa. Bolało. Dobra, idziemy, ochroniarz, oni mnie wkurzają normalnie. Masz TNT, panią? Nie rozumieją. Co jest? Nie mam. Dobra. To co? Jest tutaj miodzik dla mnie? Kati, słyszysz mnie? Kati! Co? Weź poproś go o tego, o TNT. I daj, niech da zapalniczkę i podasz. A po co? Bo chce się, bo Nubka chce wysadzić, trolla na Nubku zrobić, wy się tam gadajcie. Ochroniarzu, czy mógłbyś mi dać TNT i zapalniczkę? Proszę? Nie lepiej palę tego nie rób, bo a po co mi? I wyrzuć. Mi jest potrzebne, żeby Nubka nastraszyć. Żeby Nubka nie, wyrzuć nas poza mapę i będzie koniec. Mnie to nie interesuje. A, ej, coś pisze, nie dał mi. Dobrze, wszystko dla ciebie! No kurczę, no. Od razu wyrzuć za drzwi i powiedz, że ci to śmierdzi. Dawaj mnie to. Otwieram. Ej no. Czekaj, teraz. Nie. Czekaj, teraz. Nie. Nubek, co ty tu znowu robisz? No Nubku troll trzeba zrobić, Katarzyna. Jestem ochroniarzem. Nubek. Ała, Kati. Nubek cały czas Katarzyna. Nas... O, Katarzyna. Idziemy, ej. Wracamy. Co? Katarzyna, do sakwy. No, jeszcze. Oj, zgubiłam. Panie ochroniarzu, potrzebuję... Ej, no ty to trzymasz w dłoni. Cicho. O, Toid, pomóż mi. Chcesz te TNT, Toid? Co? Chodź. A Nubek znowu tutaj. Odwróć się, ochroniarz. Za tobą dzbanie jeden walony. Co oni tam robią? Tutaj. Co jest? Zabił mnie. Czekaj, ja ci dam TNT, idę do góry. Czekaj, ja ci dam TNT. Maciej, stój tu. Nie możecie zrozumieć, że ja z ochroniarzem chcę pogadać. Jaki kolor lubię? Różowy. Dawaj, wysnać go, niech śmietnik wie, co to ból. To wszystko dla miłości. Co jest grane? O ja cię... On mi robi różowy pokój, co ty robisz? Teraz, w tym momencie, zrób to. Co ty uciekamy, robisz? Uciekaj, Toid. O kurde. To jest grane. Wysadzi mu mapę. Ja wolę, goni mnie. Goni dobra, mnie. Nie, więc trzeba z nimi pogadać, bo oni nie rozumieją. Co wy robicie, chłopaki? Gdzie wy jesteście? Katarzyna, on cię podrywa, nie wiem, czy widzisz. No ale i to specjalnie to robię, no wy jesteście niepoważni, czy jacy? Gdzie Kati, zdradzasz mnie. Właśnie. Gdzie on jest? Zdradzasz mnie. Zdradzasz. No co mnie bijesz, ty specjalnie to robię. Chodź, pogadamy, chodź. Chodź. Nie gadam z zdrajczyniami. Jeśli nie pogadasz ze mną, to się nie dowiesz. Porozmawiaj z tym ochroniarzem, który ci się tak podoba. O ja, ale Wojtek jest... Dobra, Nubek, chodź, pogadamy. Tak? Chodź, pogadasz. Nubek, nie gadaj z nią. Nubek, pogadaj ze mną. Nubek, dam ci dirta na fajną wicę, nie będziesz z nią gadał. Ja chciałam do tego ochroniarza iść i po prostu, wiesz, żeby go poderwać. Podlewasz go. Tak, ale po to, żeby... No to źle, nie mówi się ale tak. Ale Nubek, słuchaj mnie. Bardzo źle. Tak się nie lubią kobiety. Po to, żeby nas tak wypuścił szybciej stąd. Trzymaj, Nubek. Nie słuchają. Ja się trzymaj z tym mężczyzną. Dobra, patrz, wiecie co? Ja ci, wiesz co, jak masz pas, żeby ci nie było smutno. Dzięki. Ale jeszcze strzela do swojego chłopaka. Nie, to jest dramat. Nie chcesz mnie wysłuchać, chyba serio wolę iść do tego ochroniarza, bo wy normalnie mnie na nie ja mu posłuchać. Napiszę. Ochroniarz. Ewidentny każda. Jaja. A ja to robię, żebyśmy wrócili szybciej gdzieś. Jak ale żebyś... nieważne. To o, przygotowałem specjalnie pokój dla ciebie. Ochroniarz Kasia cię nie kocha, co? Dla ciebie. Ej, patrz się, strzela na was. O kurde, zabił mnie. Jo, dobra. On jest trochę psycho, ale dobra. Idę, bo mam tam swój piękny pokój, a wy nie chcecie mnie słuchać i mi nie ufacie. Tak, chyba pokój. Zdetonowany pokój. Chodź za mną, Kati. Ej, no co ty? Co ty robisz? Au. Dobra, idę zobaczyć mój nowy pokój. Let's go. Au. O? Idziemy, widzowie. Mam nadzieję, że ten pokój będzie ultra kozacki. Który to pokój, panie ochroniarz? Ej, widać różowy cały pokój. What?
Palion, przestańmy się bić, chodźmy do Kati, musimy ją odbić. Dobra, ale okay. Kozacki pokój, panie ochroniarz, dziękuję. Ale sobie mam na miastkę, bo ja do tu chociaż trochę. Podoba ci się? Tak, jest kozacki, przecież zobacz jak wygląda, panie ochroniarz. Pan ochroniarz ewidentnie mnie lubi. Jezus, co tam się dzieje, jaka dyskoteka tam jest? Ej, co to jest za... O kurde. Ej, co to ma być? Co jest? Co to ma być? Co to ma być? Ochroniarz! Koniec zabawy. Nie no, przesada. Ej, zabił. Ja, panie ochroniarz. No i zabił mnie. O lol, i tu ładnie się położył się. O, chcę, żebym zaspała. Dobra, to jest koniec, sorry, panie ochroniarz, za dużo. Za dużo, ja nie dam rady spać z nim w jednym łóżku, to już jest przesada. Szybko idę, pojadę. Ratuj mnie. O, chcę, teraz do mnie, tak? Chcę Kati, spać teraz ze mną w jednym mnie? Łóżku. Wiesz co? Ale nie, chcesz mnie wysłuchać? O nie. Ja się stresuję, jak go... Ochroniarz, zostaw Kati! A przed chwilą mnie cały czas odrzucać. Już! Mnie nie kochasz, ja cię nigdy nie kocham! Czemu ty nie ma wody? O nie! No jest! Co się stało? Nie mógł mnie zabić. Taki dzban z tego ochroniarza walonego na łeb. Jest grane. No nie wiem, dobra, co się dzieje. Dobra, Wojtek, chodź, musisz ze mną pogadać. Nie! Nie ma innego wyjścia, no chodź! No Nubek, chociaż ty mnie posłuchasz. Posłucham. To jest narzędzie zbrodni. Nubek, ja chciałam no chodź na bok, bo on nas nie może słyszeć, chodź. No dobra. Chodź. Ej, ochroniarz, opowiem ci bajkę. Chodź, ochroniarz. Chodź. Słuchaj, Nubek. Ja po prostu chciałam się ochroniarz, wrócić idziemy na melo. Moja nowicę. Czyli co? Czyli tak naprawdę jesteś... z nami. No zawsze byłam z nami, Nubek, jak mogłeś pomyśleć, że nie jestem? A, przepraszam, nie wiedziałem. Nubek, teraz masz misję, żeby to uświadomić Wojtkowi, bo on mnie nie słucha. Ja? No dobra. Ej, Pojan. Co oni robią? O, dzień dobry. Co się dzieje, Nubek? Pojan, musisz z tobą pogadać. O, dobra, spoko. Jak mężczyźni, chodź. Jak mężczyźni? A ty jesteś jeszcze chłopcem. Dzień dobry. Tutaj? No, dobra. Ale Kati, musisz iść. Ja, mnie tu nie ma. Dobra. No to posłuchaj. Ale tutaj patrzy na nas ten osobnik. A, no to ja chodź wyżej. Up. Nic nie robimy, o, idziemy. O tak. Chodź, wow, ej, pst. Guys. Ja was nie słucham. Aj się na. Dobra. Rozwaliłem wodę ochroniarzowi. Chodź, Pojan, co? Tutaj co? O. Co, Nubek? Czekaj. Co chcesz mi powiedzieć? Tylko nie mów, że rozmawiałeś z Kati. To nie tak, jak myślisz, Pojan. A co? To nie tak jak Kati myślę. Niby chciała dobrze. Niby cię zdradziała, ale ja myślę, że chciała dobrze, tak mówiła. Ej, tak myślałem po prostu, nie? Ale jak chciała dobrze, zdradzając mnie? No bo chciała, żebyśmy wrócili. Ej, chodzimy. Zobaczcie, co się dzieje. Szybko, chodźcie tu, zobaczcie, co poczekaj, się dzieje. Poczekaj, panią prowadzę bardzo poważną poczekaj, rozmowę. Bo to drzwi o dziewczynie rzeczy, Pojana. Patrz, co tu się dzieje. No? Ej, co to znowu za pokój? To znowu pokój twój i Kati? Ej, on jest jakiś on jest psycho. Nie, dobra. Idę płakać. Ale grajcie w kolejne gry sami. O nie, Pojan. O, Pojan, ale słuchałeś mnie? Grajcie w kolejne gry Pojan, sami. Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać. Pojan, patrz. Nubek, miałeś mu powiedzieć. Pojan, przed siebie patrz. Ja nie mogę. Maluśku. Pojan, maluśku. O nie. Wojtek. Ale ja ci powiedziałam, o co chodzi, czemu ty beczysz? Jak ja powiedziałam, że chcę po prostu to robić, żeby wrócić szybciej do Wojanowic. Czy nie chcę, żeby to się skończyło? Ale ty go kochasz. Nie kocham go, wiesz, uciekłam od niego. Co jest grane? Kasia. Ale budował pokój królewny. No i co? Kasia. Ty też możesz. No czy, ej, wiecie, to jest... Okej, okay, wszystko fajnie, nie? No. Wy se tam płaczecie, a ja sobie biegam po łóżkach i ochroniarz do mnie strzela. O kim mu chodzi? Ja mu nic nie robię. No dalej, powiem mu, żeby was nie strzelał, tylko mi uwierzcie. Co mam powiedzieć? No, że mi wierzycie. Ej, czemu to mi nikt nie wierzy? Co tu się dzieje w ogóle? Ja to specjalnie robię, kochani, żeby po prostu wrócić szybciej na Wojanowice, a wszyscy to mają gdzieś i nie szanują tego w ogóle. Nie szanujecie mnie. Dobra, ja stąd spadam. Mam nadzieję, że spytam ochroniarza, cię mnie wypuści. Panie ochroniarz? Moja queen. Panie ochroniarz. Pojan, ja bym się nie śmiał. Panie ochroniarz, czy ja mogę wrócić na Wojanowice już? Wojtek, czemu się śmiesz? Czy mogę wrócić pierwsza i sama na Wojanowice? Proszę, mogę cię zabrać ze sobą. No. Nie pozwolę ci wrócić. Oj.
tu jest lepiej, ale ja muszę wrócić, panie ochroniarz, muszę. No. Czego ci tu brakuje? Dobra, Wojtek, teraz jesteś potrzebny. Czas na wojnę. No ej! Jaką ej. Znowu wojnę? On chce mnie tu zatrzymać. Dobra, kochani, ja nie wiem, ja już mam dość, idę sobie do konta. Tak, pakowałem cię, tak naprawdę cię od samego początku. Ja też, no. Nie, no, ale jakby to wyglądało, jakbym ci jakbym nie walczył o ciebie, no powiedz mi. Walczyłeś trochę, ale jednak mi nie ufałeś, panie ochroniarz. Nie. Ale on sobie jucho robił, przecież to jest youtuber, on pranki robi. Ja nie mogę, no zobacz, normalny człowiek zrobiłby coś takiego, albo takiego. Kiedyś ślub, to jest mój albo chłopak, takiego. Panie ochroniarz, ten co właśnie zginął, to jest mój chłopak. Słuchaj, ochroniarz, wiesz co? Kasia naprawdę ciebie kocha i co, bo ja razem wszyscy możemy... Ej, ochroniarz nie wiedział, że ty jesteś chłopakiem. Co? No napisał, co? Wojan to chłopak? Ej, ochroniarz. Może my się polubimy, ochroniarz. Okej, okay, to zaczyna mieć dziwne jakieś, nie wiem... Ale ja chciałem oderwać Wojtka, a nie ciebie. O lol! Ochroniarz, chodź, idziemy do twojego pokoju. Dobra, mam laga trochę, ludzie, tego się nie spodziewałam, zamknijmy ich, nie chcą sobie... O nie, tam miecz komuś wystaje. O! Dawid, chodź tu. Nie, idź sam. No. O nie. O kurde, ale dużo nas tu. Jeszcze ja. Wszyscy się zmieścimy. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobał dzisiejszy filmik. Jak widzicie, no ewidentnie oni sprankowali mnie, a nie ja ich. To po prostu jest prank ja w pranku, rozumiecie to? Rozumiecie to, bo ja nie. To jest grane. Pamiętajcie, żeby wpadać na sklep Wojtka, gdzie są takie kozackie brelogi dostępne z naszymi podobiznami. Ochroniarz, odczep się ode mnie. Już koniec, idźcie do Wojtka. Pamiętajcie, żeby wpadać na mojego Instagrama oraz na mój drugi kanał i do zobaczenia już w następnych filmikach. Udziaki dla was, pa pa!